wybór starosty powiatu kozienickiego. Dawne Kozienice na fotografii i w filmie. Maraton pisania listów w pierwszym LO. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. A zaczynamy od relacji z sesji Rady Powiatu, podczas której wybierano starostę. Wyboru starosty, wicestarosty i trzech członków zarządu dokonano w środę 16 grudnia w trakcie sesji Rady Powiatu w Kozienicach. W gronie przybyłych na obrady byli m.in. wójtowie z gmin wchodzących w skład powiatu, w tym burmistrz gminy Kozienice. Starostą powiatu kozienickiego został wybrany Andrzej Jung. W głosowaniu tajnym uzyskał 16 głosów poparcia w 19-osobowej radzie. Był jedynym kandydatem. Zaproponowany także na to stanowisko były starosta Roman Wysocki nie wyraził zgody na kandydowanie. Wicestarostą wybrany został pełniący dotychczas tę funkcję Krzysztof Stalmach. W głosowaniu tajnym uzyskał on 14 głosów poparcia. 4 osoby były przeciw, a jedna się wstrzymała. Podczas sesji wybranych zostało także 3 członków zarządu. I tu także nie zaszły żadne zmiany. W wyniku tajnego głosowania wybrani ponownie zostali Marek Kucharski, Grzegorz Sotowski i Tadeusz Kowalczyk. Do przeprowadzenia poszczególnych głosowań powoływana była 3-osobowa komisja skrutacyjna w składzie Robert Wojcieszek przewodniczący, członkowie Janina Golik i Waldemar Witkowski. W trakcie obrad jednogłośnie przyjęto także zmiany w bieżącym budżecie powiatu kozienickiego oraz wieloletniej prognozie finansowej. Radni wysłuchali również sprawozdania wicestarosty z zarządu. Od 25 listopada, czyli od ostatniej sesji, zarząd spotykał się 5 razy. Omawiane były m.in. sprawy budżetowe starostwa i jednostek organizacyjnych. Poinformowano także, że od nowego roku na terenie powiatu uruchomione będą 2 punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich będzie mieścił się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ulicy Skłodowskiej 3, a drugi w Urzędzie Gminy w Głowaczowie. W interpelacjach i zapytaniach radnych mowa była m.in. o dublujących się znakach na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Kochanowskiego, informujących o siedzibie starostwa oraz o zamieszaniu wokół szpitala wywołanego artykułami w prasie i w internecie mówiącymi o pomyśle na współpracę między placówkami w Kozienicach, Pionkach i Zwoleniu. Poruszono też temat funkcjonowania oddziału urologicznego i jego współpracy z innymi oddziałami. Zwrócono również uwagę na potrzebę powołania nowej rady społecznej przy szpitalu. Sesja zakończyła się życzeniami i przełamaniem się opłatkiem. W ostatnich dniach w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyła się promocja albumu o Kozienicach z czasów II wojny światowej oraz projekcja filmu Połowa miasteczka, opowiadającego o przedwojennych mieszkańcach naszego miasta. Ponad 400 unikatowych fotografii ukazujących Kozienice oraz mieszkańców miasta z okresu wojny i okupacji znajdą Państwo w nowej książce Krzysztofa Zająca i Michała Woźnego. Prezentacja publikacji zatytułowanej Kozienice lat wojny i okupacji 1939-1945 na starej fotografii odbyła się 12 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Zawsze kiełkował pomysł w głowie, żeby jakaś z tego typu publikacja powstała, ponieważ do tej pory nie było, nie ma takiej publikacji. Są publikacje źródeł, wspomnień, są opisy w formie monografii, ale jednak tej historii takiej na zdjęciach nie ma. Można powiedzieć, że prace nad albumem od początku aż do dzisiaj to około 3 lat. Dzięki zamieszczonym w albumie materiałom zobaczymy Kozienice, które do tej pory znaliśmy jedynie z opowiadań, przekazów pamiętnikarskich czy opracowań historycznych. Większość zdjęć należy do prywatnej kolekcji Michała Woźnego, który przez ostatnie lata skupował je na międzynarodowym rynku. Jak sam podkreśla, kolekcjonuje stare zdjęcia z pasji do historii Kozienic. Jeżeli chodzi o historię, no to nie mogę mieć jej dla siebie, prawda, tego obrazu, które przedstawiają zdjęcia, no chciałem się podzielić. Zawsze chciałem, żeby taki album powstał. No, wydaje mi się, że album ze zdjęciami jest najlepszą formą, żeby ofiarować to Kozieniczanom, prawda. Także no, ten album jest zbiorem mojej kolekcji dla mieszkańców, żeby po prostu wszyscy mogli zobaczyć, jak naprawdę Kozienice wyglądały podczas okupacji.
Do albumu udało się też pozyskać fotografie z prywatnych kolekcji mieszkańców, między innymi od Dominiki Krasińskiej-Krawczak i Mariusza Zimnego, czy z zasobów Muzeum Regionalnego imienia profesora Tomasza Mikockiego. Prezentowane w książce zdjęcia w większości wykonane zostały przez niemieckich żołnierzy, którzy traktowali je jako pamiątki z kampanii wojennych. Znajdują się tu też portrety i zdjęcia grupowe mieszkańców, wykonane przez żydowskiego fotografa Chaima Bermana. Te udostępniły Fundacja Karta i Fundacja Szalom. Zdjęcia są różne, prawda? No, próbowaliśmy dostosować się do tematu, czyli lata okupacji przede wszystkim. Kilka zdjęć przedwojennych, które po prostu jakby były wstępem do tego wszystkiego. No, postaraliśmy się po prostu napisać historię tymi zdjęciami, czyli po prostu tak chronologicznie poukładać, żeby ta przedstawiona historia na obrazkach miała jakiś bieg historii. Album został podzielony na 5 głównych rozdziałów z podrozdziałami. Wśród materiałów znajdziemy m.in. zdjęcia ukazujące pałac przed spaleniem i po jego zniszczeniu przez Niemców, kozienickie getto, zatrzymane w kadrze sceny z życia w okresie okupacji, fotografie upamiętniające ważne wydarzenia z życia ludzi, czy wspomniane już wcześniej portrety ówczesnych mieszkańców miasteczka. Część z nich byłaby nieopisana, gdyby nie pomoc kozieniczanina Eugeniusza Strawińskiego. Dzięki kontaktom, z którym udało się ustalić wiele nazwisk postaci, które widnieją na zdjęciach, oraz ustalić pewne fakty na temat historii Kozienic. Tak? Ostatni rozdział albumu to zdjęcia dawnych i obecnych Kozienic, a także fotokolaże historyczne i rekonstrukcja fotograficzna. Na spotkanie z autorami książki przyszło wiele osób. Zarówno Krzysztof Zając, jak i Michał Woźny nie spodziewali się, że publikacja ta wzbudzi tak duże zainteresowanie mieszkańców. Jestem po pierwsze zaskoczony, po drugie no szczęśliwy, prawda, że jest tak duże grono odbiorców w Kozienicach, ludzi, którzy pasjonują się historią, którzy jakby historia naszego miasta jest jakby, nie wiem, potrzebna, jakby interesowali się tym, co się działo wcześniej. Nakład tej publikacji to 1000 egzemplarzy. W całości został sfinansowany z dotacji gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydawcą albumu jest Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, a patronat nad książką objęli starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpur oraz burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. XVI grudnia w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego miała miejsce premiera filmu Połowa miasteczka. Jest to dokument opowiadający o losach żydowskiego fotografa Chaima Bermana oraz innych przedwojennych mieszkańców Kozienic. Ukazuje nieistniejący już świat, w którym obok siebie żyli ludzie różnych wyznań i narodowości. Reżyser dokumentu Paweł Siczek od lat mieszka z rodziną w Szwajcarii. Kiedyś przez przypadek zobaczył w czasopiśmie Karta przedwojenne zdjęcia mieszkańców miasta, wykonane właśnie przez Chaima Bermana. I Polacy, i Żydzi, i Niemcy, i że wszyscy mieszkali tutaj przez wiele generacji, i że to wszystko, wszyscy, że ci ludzie byli tutejszymi przez wiele, wiele generacji. I to mnie szczególnie bardzo wzruszyło, dlatego że dzisiaj ta Polska wygląda już kompletnie inaczej. Jest w ogromnej większości jest Polska, ma w ogromnej większości tą tradycję, szczególnie katolicką, ale to jest nowy ewenement. Tego nie było przez wiele, wiele stuleci. Polska wyglądała przez wiele stuleci kompletnie inaczej. Była wielonarodowa, wielokulturowa, wieloreligijna. I ten świat się bardzo drastycznie zmienił przez II wojnę światową. I to mnie bardzo wzruszyło. Paweł Siczek przyznał, że premiera filmu w Kozienicach jest dla niego wyjątkowym i bardzo emocjonalnym wydarzeniem. Wracamy do tego miejsca, gdzie ten film został nakręcony i spędziliśmy tutaj bardzo dużo czasu i znamy te miejsca tego filmu i one są nam wszystkie bardzo bliskie. Jest to pierwsze takie doświadczenie w tym stylu, że robię film o jakimś miejscu, to miejsce, pracuję w tym miejscu albo myślę o tym miejscu przez wiele, wiele lat. Później się czuję tak bardzo związany z tym miejscem, że ten region się dla mnie robi takim, powiedzmy, drugim domem, czy jak to się, nie wiem, jak po polsku można powiedzieć, w pewnym sensie nową ojczyzną. I później się do tego miejsca wraca z wielkimi emocjami.
Reżyser, łącząc tradycyjną technikę filmową z wyszukaną animacją stylizowaną na pracę Chagalla, przedstawił wzruszającą i ciekawą, pod względem historycznym oraz artystycznym, opowieść o świecie i ludziach, których już nie ma. W dokumencie wykorzystano też zdjęcia zrobione przez samego Chaima Bermana. Jego dziedzictwo w postaci 10 tysięcy negatywów cudem przetrwało wojenną zawieruchę. Udało się też odnaleźć osoby, które żyły przed wojną w Kozienicach. Twórca dotarł m.in. do Żydów, którzy przeżyli Holokaust i po II wojnie światowej wyemigrowali z kraju. Odnalazł też córkę państwa Kaczorów, którzy w czasie wojny ukrywali Chaima Bermana. Jak podkreśla Paweł Siczek, bohaterowie jego filmu stali się mu bardzo bliscy. Zostali cząstką mojego własnego życia i ja mam ich sobie teraz i chodzę tutaj przez te miejsca, przez to miasto, które było takie ważne i dla Chaima, i dla Antoniego Kaczora, i dla wszystkich innych, którzy w tym filmie występują. Na premierowy pokaz tłumnie przybyli mieszkańcy Kozienic, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy i powiatu oraz pasjonaci historii tego miasta. Za zrealizowanie filmu osobiście twórcom podziękował burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Widzowie o połowie miasteczka mieli jedno zdanie. Ja się bardzo cieszę, że powstają filmy o Kozienicach w Kozienicach, a to był film wyjątkowy, dokumentalny, historyczny i zrobiony w bardzo profesjonalny sposób, a jednocześnie mieliśmy jeszcze spotkanie z reżyserem i z operatorem, także jestem pełen wrażeń, bardzo pozytywnych wrażeń i jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj dzisiaj być. No, bardzo wzruszający film, przedstawia naszą historię, chociaż no ja akurat nie znam, ale no bardzo ciekawy, naprawdę. Wzruszające. Rozpłakałam się aż naprawdę, tak jakby to było właśnie wczoraj. Rzeczywiście tematyka wyjątkowa, nasze miasto przedstawione od strony, której wcześniej chyba niewielu mieszkańców miało okazję, którą niewielu mieszkańców miało okazję poznać. Historia jest pasjonująca, postacie przedstawione w sposób bardzo realistyczny, ale jednocześnie bardzo artystyczny. Bardzo podobał mi się ten kolaż różnych technik artystycznych wykorzystanych przez reżysera. Także jestem bardzo zadowolona, że tu przyszłam i że zobaczyłam ten film. Po projekcji Paweł Siczek oraz operator Daniel Sommer opowiadali o pracy nad dokumentem. Spotkanie to poprowadzili dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski. Po raz pierwszy Kozienice przyłączyły się do międzynarodowej akcji Amnesty International Maratonu Pisania Listów. Czego dokładnie dotyczyła ta akcja i jak u nas przebiegała, już za chwilę w relacji Marty Augustyn-Pulkowskiej. Przez dwa dni, 12 i 13 grudnia, Liceum Ogólnokształcące brało udział w międzynarodowym wydarzeniu – maratonie pisania listów w obronie konkretnych osób, których prawa człowieka zostały złamane. Akcja pod patronatem Amnesty International odbywała się w ramach Światowego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Kozienicka placówka brała w niej udział po raz pierwszy i to z niezłym wynikiem. Po raz pierwszy organizujemy maraton pisania listów. Wynika to z inicjatywy młodzieży, ale także nauczycieli naszej szkoły, a także naszego absolwenta Mateusza Biniasa, który bardzo jest zainteresowany tą tematyką i również jest członkiem organizacji Amnesty International. Nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek była koordynatorką akcji prowadzonej w placówce. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się także Mariola Worobiec oraz Joanna Kuźmińska. Jest to akcja, która ma na celu zwrócić uwagę na problemy, że na świecie są łamane prawa człowieka i są ludzie, w obronie których trzeba po prostu stanąć. List napisać mógł każdy. Wystarczyło przyjść do liceum, wybrać osobę, której chciałoby się pomóc i za pomocą gotowego wzoru napisać kilkanaście zdań. Szkoła wyśle listy do przedstawicieli władz z miejscowości, z których pochodzą osoby pokrzywdzone. W tej edycji mamy 10 osób, w sprawie których piszemy listy. Pochodzą właściwie z całego świata. Jest kobieta z Meksyku, jest osoba, tak jak mówiłam, ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, z Salwadoru, czy też z Malezji.
Pierwszego dnia maratonu do uczniów biorących w nim udział przyłączyli się też nauczyciele, przedstawiciele gimnazjum w Policznej oraz zaproszeni goście, w tym m.in. dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka, Dorota Kurzawa, prezes zarządu ZNP w Kozienicach, przedstawicielka Stowarzyszenia Renka Renata Wołos oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Ewa Malec. Jest to przedsięwzięcie chlubne, ponieważ zawsze warto wystąpić w obronie innego człowieka, w obronie jego praw, a poza tym wydaje mi się, że taka akcja może dać impuls nam, pojedynczym osobom, do takiej refleksji, czy ja przestrzegam praw człowieka, czy przestrzegam praw moich współpracowników, a w szkole czy przestrzegamy praw ucznia, rodzica, nauczyciela, oraz czy moje prawa są przestrzegane i w jaki sposób warto o te prawa walczyć. Pierwszy maraton pisania listów zorganizowano w 2001 roku i już wtedy stał się wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym. Dzięki tej akcji dochodzi do upowszechniania wiedzy na temat wolności i praw człowieka. Najważniejszym celem maratonu pisania listów jest realne wpływanie na losy osób, których prawa człowieka są łamane. Jak podkreśla koordynator maratonów LO Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, listy pisane w Polsce i na całym świecie są naprawdę skuteczne. W tamtym roku bohaterem pisania listów był chłopak z Nigerii, który w wieku 16 lat ukradł 3 telefony. Wiadomo, że nie jest, trzeba ukarać, ale dostał on karę śmierci i okazało się, że dzięki tym listom został ułaskawiony. Powiem również, że ja osobiście poznałam obrońcę praw człowieka z Białorusi, który był bohaterem pisania listów w 2012 roku i opowiadał, że te listy, dostał ich około 2000, pomagały mu przetrwać i między innymi przyczyniły się do tego, że w 2014 roku wyszedł z więzienia. Ponad 500 osób napisało listy podczas maratonu organizowanego w Liceum Ogólnokształcącym. 140 listów przekazało też publiczne gimnazjum nr 1, które wcześniej przeprowadziło akcję u siebie w placówce. Miejmy nadzieję, że listy te zmienią losy osób, w sprawie których je pisano. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o spotkaniu świątecznym UTW, Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK i laureatach konkursów związanych ze świętami. Wyjątkowy nastrój panował na ostatnim przed świętami spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był koncert kolęd, życzenia i łamanie się opłatkiem. 16 grudnia w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się świąteczne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich zgromadzonych powitała koordynatorka UTW Izabela Barcikowska-Poździk. Następnie zaprosiła na wykład o ludowych tradycjach bożonarodzeniowych, który poprowadził Marcin Stańczuk, etnolog z Muzeum Wsi Radomskiej. Kolejnym punktem spotkania był koncert kolęd w wykonaniu chóru Trzeciego Wieku prowadzony przez Ewę Izdebską. Po koncercie głos zabrali przedstawiciele Rady Słuchaczy Witold Makarewicz i Alicja Czerska. Nie zabrakło tu świątecznych życzeń oraz symbolicznego przełamania się opłatkiem między innymi z zaproszonymi gośćmi, wiceburmistrz Małgorzatą Bebelską i dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirą Kozłowską. Panie podczas swoich wystąpień też złożyły słuchaczom świąteczne życzenia. Po przemówieniach okolicznościowych Izabela Barcikowska-Poździk zaprosiła wszystkich do wspólnego podzielenia się opłatkiem oraz na poczęstunek przygotowany przez Radę Słuchaczy. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie. Dla tych, którzy uczęszczać będą na zajęcia w drugim semestrze tego roku akademickiego, Enea przygotowała niespodziankę w postaci kalendarza na 2016 rok.
We wtorek, 15 grudnia, wolontariusze z Klubu Wolontariatu Skrzydła działającego w Kozienickim Domu Kultury spotkali się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z członkami Klubu Seniora Radosna Jesień. Okazją były zbliżające się święta. W gronie zaproszonych gości, oprócz wolontariuszy, byli także podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń przekazanych przybyłym przez Ewę Kalbarczyk, opiekunkę Radosnej Jesieni, oraz dziekana dekanatu kozienickiego, proboszcza parafii Świętej Rodziny Władysława Sarwę. Odczytany został również fragment Ewangelii. Była wspólna modlitwa i śpiewanie kolęd. Podczas takiego spotkania nie zabrakło także łamania się opłatkiem i poczęstunku. Wolontariusze z KDK przekazali seniorom upominek. Był to własnoręcznie wykonany stroik świąteczny. Z pytaniami związanymi ze zdrowym stylem życia, historią PCK czy udzielaniem pierwszej pomocy musieli zmierzyć się uczniowie biorący udział w eliminacjach rejonowych Olimpiady Polskiego Czerwonego Krzyża. Popatrzmy i posłuchajmy, kto okazał się najlepszy. 11 grudnia odbyły się eliminacje rejonowe 24. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczestniczyli w niej uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kozienickiego. Przedstawiciele szkół podstawowych musieli odpowiedzieć na 15 pytań testowych, a ich starsi koledzy z gimnazjum i ze szkół średnich na 30 pytań. Testy sprawdzało kilkuosobowe jury pod przewodnictwem Anny Puzio z oddziału rejonowego PCK w Kozienicach. Po zliczeniu punktów okazało się, że potrzebna jest dogrywka o trzecie miejsce wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Po dogrywce i ponownym sumowaniu punktów ogłoszono wyniki. W gronie uczniów szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Klaudia Grudzień z Wólki Tyrzyńskiej. Zdobyła ona maksymalną ilość punktów. Na drugim miejscu plasowała się Klaudia Kurowska, także z tej placówki, a na trzecim Mikołaj Nowak z PSP nr 3 w Kozienicach. W gronie gimnazjalistów najlepsza okazała się Weronika Kwiatkowska z gimnazjum w Świerszach. Na drugim miejscu znalazła się Julia Górka z gimnazjum nr 1 w Kozienicach, a na trzecim Natalia Krześniak, także z gimnazjum nr 1. W gronie uczniów szkół średnich pierwsze miejsce zajęła Karolina Kurek z pierwszego LO, a drugie Karolina Musiał, także z tej placówki. W eliminacjach okręgowych, które odbędą się w Warszawie, reprezentować nas będą Weronika Kwiatkowska z gimnazjum w Świerszach i Karolina Kurek z pierwszego LO w Kozienicach. We wtorek, 15 grudnia, w kozienickim kinie odbył się kolejny seans szkolny. Tym razem na specjalne zamówienie ponad 200 uczniów z pierwszego LO imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach obejrzało film Macbeth oparty na sztuce Williama Szekspira. Jego premiera miała miejsce w Polsce 27 listopada. Seanse szkolne w kinie cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto podkreślić, że szkoły mogą zamówić projekcję dowolnego filmu, na przykład ekranizację wybranej lektury. Kino w Kozienicach funkcjonuje w Centrum Kulturalno-Artystycznym od 23 października. Jest to jedna z form działalności Kozienickiego Domu Kultury. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki rozbrzmiewały w niedzielę 13 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym. W sali kameralnej wystąpiły chóry z regionu radomskiego, w tym trzy z Kozienic. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki rozbrzmiewały w niedzielę 13 grudnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego, a to za sprawą 15 przeglądu kolęd i pastorałek chórów seniora. Uroczystego otwarcia dokonali wiceburmistrz Małgorzata Bebelska i dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Jarosław Traczyk. W przeglądzie uczestniczyło 14 zespołów. Łącznie na scenie wystąpiło 215 osób z regionu radomskiego. Kozienice reprezentowane były przez trzy chóry – Złotą Jesień, Relaks i chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku działający przy Kozienickim Domu Kultury.
Po występach wykonawcy otrzymywali pamiątkowe dyplomy i upominki. Przegląd poprowadziła przewodnicząca Złotej Jesieni Genowefa Puszczecka-Bazaj. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Klubu Seniora Złota Jesień z Kozienic przy współudziale Kozienickiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez gminę Kozienice w ramach realizacji zadań dla organizacji pożytku publicznego. A teraz zapraszam na relację z rozstrzygnięć konkursów świątecznych organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 1. Z bibuły, materiału, kolorowych papierów, piór, makaronu, szyszek, a nawet z firanek powstały choinki na konkurs świąteczny zorganizowany przez Kozienicki Dom Kultury. Nosił on tytuł Choinka na święta i był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak widać po pracach zgłoszonych na konkurs, wyobraźnia dzieci i młodzieży nie zna granic. W sumie napłynęło 53 prace. Były one oceniane przez trzyosobowe jury w składzie: Luca Montaliani, włoski rysownik, Aneta Ośka, pracownik warsztatu terapii zajęciowej i Agnieszka Binkowska, instruktor plastyki w KDK. Jury oceniało staranność i estetykę wykonania pracy, pomysłowość, zgodność z tematem i wytycznymi z regulaminu. Laureatów poznaliśmy w piątek 11 grudnia. W gronie uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Ciepielska z PSP nr 3. Drugie miejsce ex aequo zajęły Magdalena Majewska ze Stanisławic i Daria Ciesielska z PSP nr 1 w Kozienicach, a trzecie miejsce przypadło w udziale Wiktorii Wierzbickiej z Kozienickiej Trójki. Wśród gimnazjalistów najładniejsze prace wykonali Sara Balcerzak z Gimnazjum Świerża Górnych, która zajęła pierwsze miejsce, Michał Jaskulak, także ze Świerży, który zajął drugie miejsce i Kamila Niebrzegowska z Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, która zajęła miejsce trzecie. Dyplomy i nagrody laureatom, a także osobom wyróżnionym wręczali Agnieszka Binkowska z KDK i członek jury, rysownik Luca Montaliani. Dyplomami uhonorowano także placówki i nauczycieli, pod kierunkiem których powstawały prace. Spotkanie zakończyło się wspólną pamiątkową fotografią. W piątek 10 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach rozstrzygnięto gminny konkurs Chrońmy Jodłę dla przyszłych pokoleń. Tegoroczna 15. edycja konkursu nosiła tytuł Ekologiczny stroik świąteczny. Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a także propagowanie aktywnej ochrony drzew iglastych oraz rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczną. Specjalnie na tę okazję przedstawiciele Szkolnego Teatrzyku Kanto przygotowali program słowno-muzyczny nawiązujący właśnie do ekologii. Po przedstawieniu przyszedł czas na odczytanie wyników i wręczenie nagród. Na konkurs wpłynęło 56 prac, oceniano je w czterech kategoriach wiekowych. Wśród przedszkolaków ex aequo pierwszym miejscem uhonorowano Marcela Ziębę z Publicznego Przedszkola nr 2 i Julię Nowak z Wólki Tyżyńskiej. Drugim Joannę Kamionkę ze Świerży Górnych oraz Bartosza Karasia reprezentującego Wólkę Tyżyńską. Trzecie miejsce w kategorii przedszkola przyznano szkolnemu koledze Bartosza, Hubertowi Amerkowi oraz Michalinie Tomaszewskiej z Publicznego Przedszkola pod Topolą. W kategorii klasy 1-3 pierwsze miejsce zdobyli Magdalena Mika i Zuzanna Prawda z Kozienickiej Jedynki oraz Kacper Górski z PSP w Nowej Wsi. Drugie miejsce przyznano Oliwii Waligórskiej i Wiktorii Jaworskiej reprezentujących PSP nr 1 oraz Jakubowi Sadowemu z PSP w Nowej Wsi. Trzecie miejsce otrzymali Wiktor Bernaś z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Filip Czerwiński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej.
Wśród uczniów klas 4-6 zwyciężyły prace Igora Machaja z Nowej Wsi, Patrycji Kuśmierczyk i Jakuba Kortusa z PSP nr 1. Drugie miejsce w tej kategorii wiekowej zajęli Jakub Gumiński z Woli Chodkowskiej i Aleksandra Gołyźniak z Kozienickiej Jedynki, a trzecie jej szkolny kolega Maciej Smolarczyk oraz Natalia Jakubowska, reprezentująca PSP w Brzeźnicy. Wśród gimnazjalistów biorących udział w konkursie pierwszym miejscem nagrodzono Dawida Bernasia z Publicznego Gimnazjum nr 2 i Magdalenę Komorowską z Publicznego Gimnazjum nr 1. Drugie otrzymał Jakub Kociołek z Publicznego Gimnazjum nr 2, a trzecie Justyna Ptak z Gimnazjum w Świerżach Górnych. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono drobne upominki. Gratulacje dzieciom i młodzieży złożyły dyrektor placówki Maria Sampolińska, koordynator projektu Dorota Szczepkowska-Śmietanka oraz zaproszeni goście, przedstawicielki Urzędu Miejskiego Regina Warchoł i Teresa Starzyńska. Na zakończenie aktualności mamy dla Państwa zaproszenie na spektakl o zbuntowanym Mikołaju. Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka zaprasza na przedstawienie zatytułowane Zbuntowany Mikołaj grupy teatralnej za 15 kwadrans. Wtorek, 22 grudnia, godzina 18, sala teatralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ulica Warszawska 29. Wystąpią Zuzanna Maj, Dominika Giedyk, Michalina Jędrzak, Zuzanna Wasińska, Anna Wasińska, Otylia Emanowicz, Łukasz Wójtowicz i Grzegorz Krawczyk. Wstęp wolny. Zapraszamy. Cztery malutkie suczki pilnie poszukują domu. Szczenięta mają około 2 miesięcy, są odrobaczone i odpchlone. Ktoś skazał je na powolną śmierć, porzucając w lesie. Osoby, które chciałyby zmienić ich los i zapewnić spokojny, bezpieczny dom, szczegółowe informacje uzyskają pod numerem telefonu 605 608 220. Naprawdę niewiele trzeba, by zmienić czyjeś życie. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.